mamy 24 godziny i musimy jak najwięcej okrążeń przejechać. Mało tego. Najmniej błędów popełnić. Jeszcze mało tego. Wytrzymałość psychiczna jest chyba najważniejsza. Tak naprawdę no nie ma rzeczy, która by nas zatrzymała. Trzecie miejsce, coś wspaniałego. I mamy podium. Człowiek, który tego nie lubi, nie kocha. Nie wierzę, że podoła temu wysiłkowi 24 godzin. Zawodnicy ścigają się na torze, mechanicy ścigają się na padoku w boksie. Jak ktoś nie do końca potrafi pracować w chaosie, dogadać z ludźmi, to szybko odpada, rezygnuje. Zaraz strzelę zawał i będzie problem. Normalni ludzie tego nie robią, stąd też mówiłem, że nie jesteśmy zbyt normalni. Chuck Norris. Cześć, zapraszam na ostatni w tym sezonie magazyn Wójcik Racing Team. Przez cały rok starałem się Wam przybliżać osiągnięcia polskiego zespołu w długodystansowych wyścigowych mistrzostwach świata, a wielu z Was pewnie w ogóle uprzytomnić, uświadomić w tym, jakie rzeczy i na jakim poziomie wyprawiają Polacy. A są to rzeczy absolutnie fantastyczne, rzeczy, za które należy tę ekipę cenić i z których można i trzeba być dumnym. Ludzie, którzy reprezentują nas w najsłynniejszych wyścigach świata, Le Mans 24 czy Boldor, którzy dumnie polską flagę wiozą po najsłynniejszych torach, po malezyjskim Sepang, po Suzuce w Japonii, po torze Paul Ricard we Francji, po prostu bardzo mocno swoją pracą i swoją postawą zasługują na to, żeby im kibicować. Reprezentują wszystkie cechy, za które ceni się Polaków w świecie. Są nieustępliwi, strasznie zawzięci, chorobliwi, ale pozytywnie ambitni. Na trytytki i młotkiem potrafią załatwić problemy w padoku, na które inne teamy potrzebują całego studia inżynierów. Właściwie nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Im jest gorzej, tym jest postrzegane to jako wielkie wyzwanie i co najważniejsze, nigdy się nie poddają. Ale to nigdy. Wójcik Racing Team jest to zespół wyścigowy składający się na chwilę obecną z dwóch zespołów, zespołu EWC i zespołu STOK. EWC jest to motocykl z większą ilością przeróbek, z szybką zmianą kół. Uczymy się przez powtarzanie tej czynności, także staje się ona podświadoma, w ogóle nie musimy się nad nią zastanawiać i to sprawia, że możemy ugrać czas na wyeliminowaniu błędów człowieka i w rezultacie uzyskać lepszy, czyli krótszy czas tej wymiany. Tak jak ja zawsze twierdziłem, że zawodnicy ścigają się na torze, no zaraz było tak. To mechanicy ścigają się na padoku w boksie. Tak? Stokowy jest to typowy motocykl standardowy z drobnymi modyfikacjami odnośnie wydechu, przedniego zawieszenia, ale generalnie można powiedzieć, że jest to motocykl seryjny. Jedzie trzech zawodników, jedzie jeden motocykl. Z reguły zawodnicy jadą około 50 minut, ponieważ na tyle wystarcza zbiornik paliwa. Rozumiesz? Mało tego. Mamy 24 godziny i musimy jak najwięcej okrążeń przejechać. Mało tego. Najmniej błędów popełnić. A, mało tego. No i tak jak mówię, no wytrzymałość psychiczna jest chyba najważniejsza. Ej, mało tego. Spędzić ponad 40 godzin, czasami 50, nie śpiąc. A, jeszcze mało tego dowalili. W tak ogromnym hałasie, no nie jest łatwe. W endurance'ach najważniejsze są tak naprawdę trzy rzeczy. Spokój, dobry motocykl, dobry zespół, no i to będą cztery rzeczy. Trochę szczęścia. Pomóż, wytrwałość. Psychiczne. Bo zaraz strzelę zawał i będzie problem. Tylko to. Umiejętności wiadomo, że kierowca fajnie jak jest szybki, nie? Ale tutaj musi być wytrwały, bo prędkość nie zawsze idzie w parze z sukcesem. Nie uważam, że człowiek, który tego nie lubi, nie kocha, nie wierzę, że podoła temu wysiłkowi 24 godzin. Wydaje mi się, że to naprawdę trzeba kochać, bo o którejś tam godzinie rano zastanawiasz się, co tu robisz. Ciężko to opisać, to trzeba przeżyć, bo to jest po prostu czasami wyciskacz łez, czasami duże nerwy, duży stres, ale ludzie naprawdę czują adrenalinę i dalej chcą w to brnąć. Nie wiem, nie potrafię tego opisać. 24-godzinny wyścig, sytuacje z kierowcami w nocy, gdzie trzeba ich z motocykli ściągać albo mdleją. Mechanicy śpią nieraz na szafkach, zastygają.
jak w jakimś ciekawym, fantastycznym filmie? Mechanicy często wykorzystują każdą minutę, żeby odpocząć. Leżą na podłogach, budzą się, nie wiedzą, o co chodzi. Czasami zajmuje im to 2-3 minuty, żeby zobaczyli, o co tu chodzi, gdzie są. Myślę, że my przekraczamy w pewien sposób granice takiej ludzkiej wytrzymałości. Wiadomo, że nie mogę tego porównać do wchodzenia na K2 czy tym podobne rzeczy, ale jest to pewnego rodzaju też sport wyczynowy i uważam, że sport wyczynowy nie tylko dla kierowców, ale też dla całej reszty zespołu. Mechanicy, wiesz, którzy muszą te motocykle przygotować i nie popełnić błędu, bo jak popełniasz błąd, to po prostu nie wygrywasz. Ej, ja tego w ogóle nie rozumiem, tak? Albo mam miękkie gacie i zostaję w boksie, albo jestem driverem i jadę. No. Tak jak mówię, przekraczamy pewne granice. Normalni ludzie tego nie robią. Stąd też mówiłem, że nie jesteśmy zbyt normalni. No i przede wszystkim jedno, co chyba też jest piękne, że jesteśmy Polakami i naprawdę jesteśmy zawziętym narodem. Rzucają nam kłody pod nogi, to my staramy się nie potykać, tylko normalnie po nich przechodzić i iść dalej. Tak naprawdę no, nie ma rzeczy, która by nas zatrzymała. Polaków na pewno nie zatrzyma deszcz, a w zakończonym sezonie było go sporo. Malezyjski tor Sepang, na którym mistrzowska seria zadebiutowała jeszcze w grudniu 2019 roku, dosłownie tonął, ale nasi zawodnicy pokazali wielkie serce do walki. W końcówce wyścigu Marek Szkopek sam przejechał kilka zmian i dowiózł stokowy zespół Wójcik Racing na metę. Tak naprawdę zacząłem i przejechałem przez szachownicę od początku do końca. Malezja trochę nas zaskoczyła, spłatała figla, minimalne dodanie gazu, od razu traciliśmy przyczepność. Było bardzo niebezpiecznie. Lało także podczas otwierającego sezon klasyku Boldor. Nasi zaczęli znakomicie, przez dłuższy czas utrzymując się w absolutnej czołówce obu klas. Wszyscy zawodnicy polskiego teamu potwierdzili, że są specjalistami od jazdy w deszczu. Ale ślisko jest. Choć wyścig przez oberwanie chmury przerwano na kilka godzin. Czerwona flaga, motocykle stają. Po porannym wznowieniu nadal dominowali w stawce. To muś pięknie jest. Po szalonej, dobowej walce z czasem, rywalami i kapryśną pogodą osiągnęli historyczne wyniki. Idzie. Zespół stokowy skończył rywalizację tuż za podium, a ekipa EWC zajęła fenomenalne drugie miejsce w królewskiej kategorii. Ciężko sobie wyobrazić, co się w ogóle stało. Należało nam się to drugie miejsce. Motocykl prowadził się wyśmienicie. Gino Rea się czuł bardzo dobrze na motocyklu. To jest bardzo ważne, bo większość tego wyścigu było jednak w deszczu. Powiem szczerze, że po zakończonym wyścigu byłem tak w szoku, że nie wiedziałem, czy śmiać, czy płakać. Strasznie dziwnie się czułem. Zamiast ucieszona mina płakać, jakaś mina naburbuszona, nie wiedziałem, o co chodzi sam, nie wiedziałem, czy jestem w szoku, co się dzieje. Poszedłem na podium, patrzę się, widzę, że Grzegorz się cieszy z pełną gębą. Szczerze mówiąc, nie potrafię tego stanu zanalizować, jak to w ogóle wyglądało. To jest coś jak bajka. Jakbym się obudził na drugi dzień i dowiedział się, co się stało. Było to taki sen. Wydaje mi się, że to był jak sen, że jednak do mnie to nie dochodziło jeszcze, co się stało. Wyścigi endurance to jest wyjątkowa dyscyplina motorsportu. Teoretycznie trzech zawodników, jeden po drugim, muszą jednym motocyklem wykonać jak najwięcej okrążeń podczas 8, 12, a najczęściej 24-godzinnego wyścigu. Oczywiście jest to ogromny wysiłek, zmęczenie i brak snu, szczególnie w trakcie tych dobowych zmagań, są masakryczne i nie byliby żaden z tych trzech w stanie tego zrobić, gdyby nie cały sztab ludzi stojących za nimi. Przez mechaników, gości od tankowania i odmierzania paliwa, inżynierów, szefów zespołów, logistyków i tych, którzy liczą czasy, aż po kierowcę ciężarówki, kucharza i bardzo ważnego fizjoterapeuta. Zatem sport jak najbardziej z jednej strony indywidualny, bo jeden facet siedzi za kierownicą, ale także drużynowy, bo w tej dyscyplinie, podkreśla to każdy, który zasmakował jej chociaż w drobnym wymiarze, nigdy nie wygrywa kierowca, zawsze jest to zespół. Nie są to zawody dla indywidualistów, tylko wygrywa tutaj zespół, a więc
można nawet ze średnich elementów, korzystając z synergii, stworzyć kompletny, dobrze funkcjonujący mechanizm. Mamy team około 35 do 40 osób. Jesteśmy polskim zespołem i będziemy robić też wszystko, żeby o naszym kraju bardzo dużo mówiono. I tak mówią, bo przyjechali tacy Polacy znikąd, gdzie jeszcze wszyscy myśleli, że to białe niedźwiedzie u nas latają. No i zaczynamy bardzo powoli wszystkich kąsać i boić im tyłki. To jest tak jak z jazdą na motocyklu. Wiesz, że możesz skończyć źle, możesz się połamać, ale dalej cię to wciąga i przyspieszasz. A co ty lubisz w tej swojej robocie? Ludzi. I generalnie to nas tutaj wszystkich razem trzyma, że potrafimy razem współgrać w czasie wyścigów, w sytuacjach stresowych. Pewna analogia do bycia w wojsku lub w innych takich trudnych sytuacjach, ponieważ to też jest ciężki żywot i ludzie się tutaj docierają, spajają i tworzą się długotrwałe przyjaźnie. Musisz mieć dobrych mechaników, musisz mieć ludzi, na których możesz polegać. Z mechanikami najlepiej z jednym głównym mechanikiem, najlepiej się rozumieć też bez słów. Wtedy ta komunikacja jest taka niezawodna i bardzo szybka. Na wielu wyścigach byłem, wiele widziałem. Z kilkoma ludźmi, teamami pracowałem. Stawiałem sobie jakiś tam kolejny cel, że byłem na superbajkach, byłem na supersportach, to widziałem. Endurance. To jest jeszcze to, czego nie było, tak? Zupełnie o co innego chodzi. O żywotność podzespołów tego motocykla, a nie po 40 minut ekstremalnie. Dobra, wyliczone 43 minuty, 40 minut przejechał, a co będzie w tej trzeciej minucie, nieważne. Tak, mogą go śmieciarom zwieść, przejechał linię metry. Tu jakby wszystko musi te 24 godziny przetrwać. Nie 40 minut trwają emocje, tylko 24 godziny. To musi być hardcore, żeby tam spróbować zobaczyć, jak to jest, tak? No i znowu się udało i miałem możliwość, żeby pracować, tak? Rewelacja. Coś się będzie działo wreszcie. No znamy się, myślę, że od chyba 2005 roku. Tak mi się coś wydaje, że może być to 2005 rok. Jak jeszcze jeździł z Jasiem Oskaldowiczem, bo to były te lata, kiedy mieliśmy okazję poznać się na padoku Mistrzostw Polski. No i od tamtej pory nasza współpraca, czy to w Mistrzostwach Świata, gdy jeździł z PTR-em w Bogdance, czy teraz w Wójcik Racing Team tutaj z nami. Proszę, na pewno? Fazy nie przeszkadza, ja tu teraz wywiada udzielam. Za co najbardziej lubię Faziego? Za jego dokładność przede wszystkim. Jest na pewno osobą, która zawsze ci powie prawdę w twarz, nigdy nie owija w bawełnę i chyba za to go lubię. Znaczy, ja nie liczyłem na to, żeby było zajebiście. Liczyłem na to, żeby jakby odhaczyć to, że byłem, sprawdziłem się i że jak do tej pory nie było w topie, tak? Bo to jest dla mnie istotną rzeczą, że to, co robię, chciałem robić dobrze i żeby team, grupa ludzi nie została zawiedziona przez mnie. To nie jest tak, że ten motocykl nagle zdechnie i umrze, on zacznie przerywać, tak? Fazi. Czyli my musimy zaledwie 20 na litr. 20. Musi zabraknąć tego paliwa. No dobrze. Ale jest złożona grupa. Bardzo dobry mechanik, uszczypliwy. Zgryźliwy, często się nie zgadzamy, często się kłócimy. Nie, nadal zostajemy w punkcie wyjścia. Tu powinno nam zostać 3 litry zbiorników, więc jak dobrze, jak to jest, dobra, poczekaj tylko, Faziku, poczekaj. Potrafimy się na przykład nieraz pozabijać, bo nie możemy znaleźć wspólnego zdania, aż do soboty. Jak ten wyścig startuje, to się dzieje magia. Bo w tym momencie my nie potrzebujemy za dużo słów, jesteśmy wszyscy skupieni na tym, co robimy. Podejmujemy razem wspólne decyzje i żeby to wszystko miało ręce i nogi, to takie osoby są nam potrzebne. Że w momencie kryzysowym, kiedy coś się dzieje z motocyklem, on jest taką pierwszą naszą mapą mechaniczną do lokalizowania problemów. Przedłużka smoka, bo jest bardzo głęboka miska olejowa. To jest dosyć mocne ogniwo naszego zespołu. Dosyć mocne ogniwo. Bo to się nie powinno wydarzyć. To jest oryginalna część Yamaha niemodyfikowana. Tu jest jeszcze
ta inność, że jeżeli cokolwiek się uszkodzi w wyścigu krótkodystansowym, no to jesteśmy pogrzebani, tak? Raczej nie skończymy wyścigu, nie dojedziemy i jest impa. W długodystansowych wyścigach zawsze robimy sobie tą nadzieję, tą szansę, że próbujemy. Zmieniamy sobie fajki też. Z tamtego silnika wezmę. Bo jest 60 teamów i każdemu zawodnikowi, każdemu teamowi zawsze się może to samo zdarzyć. Woda. Zdarzały się zespoły, które przewracały się, podnosiły i jeszcze wygrywały endurance. Wszystko podpinaj. To jest coś pięknego, kiedy walczą, tak naprawdę walczy motocykl, walczą mechanicy, no i my sami zawodnicy, tak? I my wszyscy tworzymy jeden zespół i każdy za każdego oddałby, mówię, to serce do walki, tą chęć, żeby pojechać, żeby ukończyć, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. Także no, tu jest większe szanse, większe prawdopodobieństwo, że dojedziemy, że ukończymy. Kiedy ścigałem się w serii Moto 2 w hiszpańskim zespole AGR, tam też była kobieta. Miała podobną funkcję co nasza Ola. Pracowała przy elektronice, mapach zapłonu, silnikach i telemetrii. Świetnie, że kobiety w ogóle są w motorsporcie. To, że mamy jedną na tak ważnym stanowisku w naszym zespole, to coś wspaniałego. Ola wprowadza do grupy dobrą atmosferę. Ma mnóstwo zapału i pasji, a przy tym wciąż chce się uczyć. Super sprawa. Zawsze chciałam jeździć, ale nie bardzo mi to szło, będąc szczerym. I wyszło tak, że po prostu zaczęłam studia inżynierii motosportu i tak przyjechałam pierwszy raz na Słowację w maju. No i od tej pory już zostałam w teamie. Większe znaczenie ma to, co potrafi, jaką ma wiedzę. Psychika, umiejętności, doświadczenie i czy ja przekazuję informacje bądź biorę informacje od kobiety czy od mężczyzny. Nie robi to żadnego znaczenia. Ta praca, którą wykonuję tutaj, to było to, co zawsze chciałam robić. Z taką myślą szłam w ogóle na te studia inżynierii motosportu. Ja akurat studiowałam w Coventry w Anglii. Fizyka, matematyka, budowa pojazdów, aerodynamika, dynamika pojazdu, dużo programów symulacyjnych, silniki. Rzadko można spotkać gdziekolwiek indziej dziewczynę w innych teamach. Ja osobiście nie miałem okazji chyba żadnej innej poznać. I w dodatku dziewczynę, która ma zainteresowania powszechnie uważane jako typowo męskie. Daje radę, lubi zapach paliwa, potrafi zbudować wiązkę do samochodu i motocykla wyścigowego, więc wymarzona żona. No. To jest właśnie mój Michałek. Razem pracujemy w jednym teamie AWC, tak. Jeden z mechaników. Atmosfera myślę, że jest w ogóle głównym czynnikiem, dlaczego my się tu wszyscy spotykamy. Wierzę w każde słowo, które Ola przekaże. No a dobieramy się chyba właśnie charakterami, bo jak ktoś nie do końca potrafi pracować w chaosie, nie do końca potrafi się dogadać z ludźmi, to szybko odpada, rezygnuje. My się tutaj dobieramy tak chyba jako przyjaciele mocno. Ola. Ja tego na pewno nie zaśpiewam. Oni mi nie pomagają. Zupełnie. Trzeba iść. To jest pani uczniem. Bo ona ma te wykresy i niby tam się zna. Ona się teraz miga. Radziu, Radziu. Jestem świadkiem. Upalała. Jesteś świadkiem. Razem z kupelą. Oczywiście. GSX-era 1000 na 10 piętrze. Była impreza, była policja, było wojsko i była jednostka specjalna. Ty tego nigdzie nie widzisz. One mnie zabiją. Ale co? La. Ja uciekłam. Przyznam się szczerze, że no jest to piękny widok. Pamiętam nawet wyścig jak w Oschersleben. Brakowało nam jednego do zmiany tylniego koła. A Ola wzięła klucz i mówi, dajcie, ja wam pomogę. I ciach, kurna, tym kluczem odkręciła koło. Wyciągnęła tą ośkę, kurna, ciach. Nawet mamy to nagrane, jak ona to robi. Ty, dobrze? Potrafi robić męskie rzeczy. No, na motocyklu mamy zamontowany system zbierania danych, telemetrię. Jest na niej data logger, który zapisuje odczyty z wszystkich sensorów i w momencie, kiedy motocykl wraca do boksu, do pitu, ja mam takiego malutkiego memory sticka, którego sobie do niego wpinam. Ten, który nagrywał cały przejazd, sobie wyciągam, wpinam sobie nowy. W momencie, kiedy kierowca wyjeżdża, ja mam czas, żeby podejść sobie tutaj do laptopa, wrzucić go do programu takiej analizy danych i po prostu patrzymy, szukamy usterek bądź szukamy zawieszenia.
bądź po prostu sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Kiedy są treningi, no to pracujemy nad setupem zawieszenia, dobieramy opony. Dużo rozmawiamy z kierowcami, żeby sprawdzić, czy to w którym kierunku w ogóle dążymy, czy to się sprawdza. Liczymy sobie paliwko, mapujemy trochę silnik, pracujemy nad kontrolą trakcji. No i oczywiście walczymy ze wszystkimi usterkami, które po drodze napotkamy. A w zależności od rundy, no może być tego dużo, może nie pojawić się żadna. A myślę, że nie postrzegamy ją jako... O jest, będzie to brutalne. Jako kobiety, tylko bardziej jako członka zespołu. I nie mamy z tym problemu. Poza tym. Bierzesz pusty bat, Krzysiu weźmie ciężki. Uważam, że kobiety może nawet są trochę bardziej spokojne, wytonowane. Jeszcze zaczekajcie, zanim pojedziecie. Nie łakną kłótni. Są takie, wiesz, od mężczyzn się trochę różnią, więc myślę, że obsadzenie jej na tym stanowisku jest całkiem dobre. Tym bardziej, że dziewczyna ma doświadczenie, wiesz, cały czas się tutaj doszkala i myślę, że jest to dobry materiał na przyszłość. Na to, żeby była też takim mocnym ogniwem w dojściu naszego zespołu na pudło. Droga na podium wiodła przez słynny 24-godzinny wyścig Le Mans. Zespół EWC dojechał do mety, ale ekipę stokową zatrzymała niezawiniona usterka sprzętu. Swoją moc zespół Wójcik Racing w pełni pokazał 2 tygodnie później w Portugalii. W kończącym sezon wyścigu na torze Estoril biało-czerwona flaga wiele razy dumnie powiewała nad atlantyckim wybrzeżem. Słuchajcie, trzecie miejsce, coś wspaniałego. I mamy podium. Wójcik Racing Team napisał nową kartę w historii polskiego motorsportu. Nigdy wcześniej w Mistrzostwach Świata dwa polskie zespoły nie stanęły na podium jednego wyścigu. Myślę, że to mówi wszystko. Na to pracujemy. O to w tym chodzi. Szampan na podium po całym dniu chorówki smakuje wyśmienicie. W generalce oba teamy skończyły sezon tuż za podium przez cały rok, dostarczając skrajnych emocji, radości i mnóstwa powodów do dumy. Praca przy tej serii, przy tego typu wyścigach, no i oczywiście przede wszystkim z polskim zespołem Wójcik Racing Team jest naprawdę niesamowitym doświadczeniem, wielką przygodą. Z jednej strony ja też cierpię, ja też nie śpię, ale jest to oczywiście wysiłek wkalkulowany w moją robotę. Po drugie, staram się być przynajmniej w 3-4 różnych miejscach jednocześnie i zazwyczaj mi się to udawało. Tu się staram wetknąć kamerę, ale tu lecieć do drugiego motocykla, bo tam jest jakiś drobny wyciek oleju. W międzyczasie towarzyszyć zawodnikowi, który się przebiera, bo właśnie skończył sesję i wybiera się na odpoczynek, ale tamtego czwartego w międzyczasie reanimują, bo miał drobny upadek i trzeba mu powbijać igły do głowy, no ale już muszę towarzyszyć też temu, który wyjeżdża na kolejną sesję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to pasjonujące. Po 24 godzinach generalnie mam pewnie odczucia podobne do zawodników, czy mechaników, czy inżynierów. Okej, przeżyłem to, było świetnie, było pasjonująco, było ciekawie, ale już dziękuję. Więcej się na to nie pisze, po czym po 2 tygodniach człowiek zaczyna tęsknić do ludzi, do klimatu, do atmosfery, ale przede wszystkim do ludzi, do tych niesamowitych chłopaków i podkreślam to dziewczyny. Pozdro, Bambo. Aleksandra Gierla, Bambo. A rozczulają mnie zupełnie tym, że pokonuje ich czasem kamera i mikrofon i nie potrafią zacząć składnie wypowiedzieć 2-3 kolejnych zdań. Przejechać 6000 kilometrów po torze, nie ma problemu. Powiedzieć 3 zdania. Mam już mówić? Witam was wszystkich, kochani, jest to Rejstowil. Witam was, Marian. Uciekaj, Marian, bo się stresuje. No cóż, po prostu telewizja to nie jest mój konik. Marian, ja się stresuję. Moja funkcja w teamie, jak się nazywa, no? Mechanik? Będę starał się rozejrzeć tak naprawdę. Czekaj. Podsumowanie dzisiejszych treningów. Podsumowanie dzisiejszych treningów. Poczekaj, od znowu od początku, dobra. Podsumowanie dzisiejszych treningów. Poczekaj, no tak się zastanówmy. Cześć, jesteśmy właśnie przedfinałowo. Dobra, jeszcze. Może masz jakieś pytanie, to by było lepiej. Potyczka pusta, potyczka pusta, potyczka pusta. Będzie? Jeszcze raz? Przyjechaliśmy, jest to dla nas strasznie duże wyzwanie i to pomimo, że jesteśmy już w któryś raz na Endurasach, testujemy nowe motocykle modele 220, których jeszcze nikt nie zna. Dobrze, już spokój. Jest to swoisty test dla Yamahy. Talking bullshit, trust all the time.
Thank you for my team, thank you for my riders, everything is good. Bardzo inteligentna, stary, ja już nie pamiętam takiej naprawdę fajnej wypowiedzi. Takie wyścigi przynoszą, dają, dostarczają wszystko, za co kocha się tak naprawdę motorsport. Są chwile absolutnie dzikiej, fenomenalnej i szczerej radości, bo powodują je każdy start, każdy kilometr rywalizacji, meta, już nie mówiąc o podium, ale są też momenty bardzo trudne, momenty przykre, momenty, kiedy się nie udaje, kiedy nie wychodzi, kiedy przychodzi porażka zawiniona bądź nie, bo zdarza się, że zawodzi sprzęt i na to nie ma rady i na to nikt nie znajdzie żadnego normalnego leku. Trzeba się podnieść, trzeba walczyć dalej. Oni to robią, oni to pokazywali, oni wyznaczają pewien standard zachowania. Mówię o Polakach z Wójcik Racing Team, o zawodnikach, o mechanikach, o inżynierach. To jest wielka frajda móc im towarzyszyć przy Mistrzostwach Świata i wam, telewidzom, pokazywać mniej więcej, jak to wszystko wygląda od środka. Wyścigi długodystansowe, 24-godzinna orka kilka razy w sezonie, to jest to, co naprawdę zachwyciło mnie jakiś czas temu, kiedy nie spodziewałem się, że mając ponad 30 lat, jak dziecko, zajaram się jakąś nową dyscypliną motocyklową. A tą się zajarałem i życzę wam tego samego, do zobaczenia w przyszłym sezonie. Heja! I mam nadzieję, że przed telewizorami też szykujecie, też na nas trzymacie kciuki. Ale zgodnij się! Dawaj! Zanim poliłeś, ty jesteś wygimnastykowany. Widziałeś? Tak tam się było przepieszczać. Jaki napompowany od razu. Kapelita! To jest duma, chwała Polski, ci powiem. Nadeszła wiekopomna chwila, koniec sezonu, jestem bardzo szczęśliwy, czas na golenie wąsów, więc Adam, czyń powinność, żeby już wąsów nie było. Dobra, no to słuchajcie, czekam na nowe wyzwania, mam nadzieję, że więcej wąsów nie będę musiał nosić. Do zobaczenia w przyszłym sezonie. Nie puszczajcie tego w telewizji. Ile trwa drugi lot? Drugi lot? Mam nadzieję, że krótki. Chyba 7 czy 7. Dłużej! 0,7. Samolot nam uciekł. Katar to byś dostał. Cały ja. Ja w poniedziałek reklamację do Piszcza wysyłam. Mały przebieg, 1000 jeszcze nie było. To daj Marianowi. Marian zrobi z tego puchar Mariana. To jest muza, kochani. To jest Wójcik Racing Team. Żona powiedziała, że co bym na siebie nie założył, to jest tym zajebisty. Proszę panie, mogę być seksowny? Tak. Poczekam, aż pani wróci. Jesteśmy najlepsi. Nagrywam, spokojnie. Kanał Plus nie.